Dość już tańczy. Mój Boże, czy ktoś zechce mi powiedzieć, dlaczego to posłowie z znacznym rycerzem Zawisą Targem z Garbowa przyjeżdżają do nas? W jakiej to sprawie? Czy ktoś ma pojęcie? Książę, doniesiono mi, że ta wielka armia tu czerwieńskowi zmierza. Tam, gdzie 4 lata onegdaj, potem pod Grunwald ruszyła, bo król chce kolejną wojnę z zakonem toczyć. A rycerz Zawisza nie przyjeżdża tu tańców oglądać, ale tu w mieście twoim Sochaczewie chce wojnę wypowiedzieć, krzyżakom właśnie. 4 lata temu wielką wojnę prowadziliśmy pod Grunwaldem, wielkie zwycięstwo. A twój brat, król Witold, król Władysław, nadal wciągnąć nas w kolejną wojnę. Drogi małżonku, przypomnieć ci tylko pragnę, że krzyżacy nadal nie oddali ziemi, które całkiem niesłusznie znajdują się w ich posiadaniu. Miłościwie nam panujący król Władysław, mój brat, z pewnością uznać muszę, że na drodze zbrojnej łatwiej zarówno korona Królestwa Polskiego, jak i na zawsze odzyska swoją sprawiedliwą własność. A pamiętaj i o tym, że zaraza jednako krzyżackie wojsko odsłabia, jak i królewskie i nasze.
To nie jest rozsądna droga. Należy negocjować. Wysłanie w zarazie wojsk jest błędem. Wielu rycerzy nie w boju poniesie klęskę, nie w boju umrze, nie zazna zaszczytu, a poległ w drodze. Tego w zarazie to negocjacji należy się podjąć. Drogi mój panie mężu, nie tylko mój brat, ale zwrócić się do tego pragnę, że także twój brat, Janusz, książę Czerski, także już swoją chorobę na wojnę sposobisz. I takie oto rozmowy od 30 dobrych lat ta para długa stażem prowadziła. Bo książę nie spieszył się z wypowiedzeniem wojny, bo dobrze wiedział, że nawet zwycięstwo może naruszyć tą kruchą równowagę między Polską a Zakonem Krzyżackim. Tą kruchą równowagę, dzięki której on mógł zachować niezależność swego księstwa i lawirować między Krzyżakami a Polską. A teraz oto, burząc i kruchą równowagę w księstwie, oraz, jak państwo widzą, kruchą równowagę w tym związku małżeńskim, przybywa Zawisza Czarny. Zawisza Czarny przybywa. Zacny panie, powitać rycerza tak znamienitego, który wzorem wszelakich cnót jest, nie tylko dla rycerzy koronnych i mazowieckich, ale i dla całego rycerstwa chrześcijańskiego we świecie. Co widzą, Zawisza był lekko zniesmaczony przyjęciem, ale jako człowiek bywały w świecie, widział już różne zwyczaje. Także również okadzanie przyjął jako formę powitania. Trochę niesympatyczną i budzącą kontrowersję, ale zawsze formę powitania. Pan Zgarbowa,
pragnie oznajmić, że przybywa w forpoczcie wielkiej armii. A w tej chwili na czele swego osobistego orszaku. Armia ta lada chwila w twej ziemi książę wkroczy, a armia ta przeciw krzyżakom na sprawiedliwą wojnę wyrusza. On zaś sam, panną Zawisza, jako wierny rycerz króla naszego Władysława, którego czci i honoru własną gębą i ręką strzec przyrzekł. Chce w sławnym mieście Sochaczewie wojnę krzyżakom wypowiedzieć, by cały świat o tym usłyszał. Na nam jest sprawa, z którą podsyła Zawisza. A, rozumiesz więc, książę, jak ważne jest to wszystkie polskie ziemie. Tak samo jak litewskie, ruskie przemówiły jednym głosem i wojnę krzyżaką wypowiedziały król Władysław zadośćuczynienia dla krzywd, które nasze narody od dwóch wieków doznają się domaga. Książę Siemowit wie i rozumie argumenty pana Zgarbowa, ale też swoją mądrością wielką wie, że nawet najsłuszniejsza wojna niewinne ofiary pociąga i wielkie spustoszenie kraju przynosi. Jaśnie nam panujący król Władysław świadom jest i wie to, że każda wojna pociąga za sobą ofiary i boleje nad tym serca swego chrześcijańskiego w pełni. No to jednak bezczynnie nie mogę się przyglądać, jak bezbożnicy, zakonnikami, sługami bożymi się dzwoncy, na plecach krzyż noszący udają przyjaciół i zagarniają ziemię, które im się niesłusznie należą, a które polskie były. Pomorze Gdańskie, ziemię mikałowską, a także ziemię chełmińską, która onegdaj do Mazowsza należała, co przypomnieć tutaj należy. Książę Siemowit z tą mądrością i doświadczeniem wie, jakie ziemię kiedyś Mazowsze utraciły. Zna też krzywdy swoich poddanych, ale też zna różne inne drogi niż tylko militarną, żeby ziemię odzyskać. Książę Siemowit negocjacje toczy i liczy, że negocjacje te ofiary w ludziach oszczędzą, zaś ziemię wrócą. Dość tej polityki. Pomimo szalejącej zarazy, z widmem wojny się zbliżającej, Mazowsze zawsze gościnnie przyjmowało się gościu. Takim tym razem chcielibyśmy uczynić odpowiednie honory przybyłym rycerzom. Rycerzu Zawiszo, może nie dezynfekcja rąk, a właśnie dezynfekcja winem bardziej pomoże. Zaproszę cię tutaj obok mnie, abyś usiadł przy stole i razem ze mną się napił. A rycerze, którzy z tobą przybyli, niech rozejdą się i będą się przyglądać tańcom, jakie tutaj za chwilę się odbędą. Tancerki, zapraszam. Zajmijcie miejsce, które on przeznaczył gospodarz nasz, książę Kiemel. Przypatrzcie się uważnie, wszak dwóch ten wyjątkowej urody są, a mówią, że i kobiety na Mazowszu często politycznie służby spotkać.
jej męża, który wyraźnie dążył do tego, żeby osłabić zapał wojenny i Zawiszy, i jego rycerzy, którzy długo już w domu nie będąc, patrzyli się bacznie na uroki pięknych pancerzy. I księżna myślała, jak zniweczyć plan swego męża, żeby z powrotem do wojny wrócić. Tymczasem inicjatywa znalazła się po stronie Zawiszy, bowiem w czasie tańca Zawisza bardzo dokładnie przyglądał się jednej z tancerek. Książę Panie, księżna Pani, wiem, jak bardzo na sercu leży Wam bezpieczeństwo własne, jestem poddany. W czasie, gdy epidemia paraliżuje strachem wszystkie polskie żony, ale raczcie mi wybaczyć, że złamię dystans społeczny, który rozumiałem z nami, gdyż nie mogę oprzeć się tej pięknej dwórce Waszej książącej miłości. I ze wszystkich sił pragnę poprosić ją za zgodę Waszej książęcej mości o wspólne koniec. Jak tak piękny,
na damach dworu. Nawet jak i trucizna zdaje się być najgroźniejsza. Ech, miłość. Wspaniałe uczucie. Zasad żadnych nie przestrzega. Reguł żadnych nie słucha. Jak wojna. Słusznie prawicie, panie rycerze. Tak w wojnie, jak i w miłości. Ci zwyciężają, którzy odwagę wykażą, którzy ryzykować się nie lękają. Którzy na ryzyko są gotowi. Ciekawe. Ciekawią wielce. Czy w naszych rycerzach, aby przez tę zarazę duch nie upadł? Czy odwagi takiej im, aby nie brakuje? Czy aby gnusi się nie stali? Gnusi? Gnusi? Moi rycerze gnusi? Marcinie, wysok, udowodnijcie, że jesteście honorowym rycerzem godnym zaufania. Pani moja, nie ważne to w jakich czasach. Gotów jestem ja, jak i moi bracia, rycerze, krwi własną bronić. I honoru tego pani, i księstwa całego. I to, i całego, oczywiście, bronić. Wielce rada to słyszeć, że i w naszych rycerzach duch rycerski wojenny nie upadł. Brodzimy. A może tak ku chwale naszego gościa i dla uczczenia tej prześwietnej wizyty zarządziłbyś pojedynki rycerskie, abyśmy sprawdzić to mogli, czy na wypadek wojny, w której być może Boże odpuszczę, być może przyjdzie nam wziąć udział, sprawdźmy tedy, czy naszym rycerzom odwagi nie braknie, tak jak z pewnością nie braknie im, nie braknie odwagi rycerzom, których przywiódł ze sobą pan Zgarbowy. Pojedynki. Znakomity pomysł. Nasi rycerze zetrą się z rycerzami pana Zawiszy. A wynik pojedynku może pomoże zdecydować, jaką decyzję podjąć. I w ten sposób książę się Mowit ogłosił tur pomiędzy swymi rycerzami, którzy tutaj stoją. Tym oto Pawłem z Leśna, który w chorągwi jego syna księcia Siemowita V pod Grunwaldem stawał i wiele głów krzyżackich ściął. Tym oto posesjonatem Marcinem Babką, który Olgi, bratu księcia Janusza, Siemowita Januszowi służył, a teraz, jako że książę Siemowit więcej pieniędzy zapłacił i większe posiadłości Marcin zdobył, teraz sędzią Sochaczewskim. I w końcu z tym oto młodym rycerzem Jaśkiem z Sierpca, który z możnej rodziny pochodzi i który żelazem obracać umie. Ale za Zawiszą przybyło wielu strudzonych, ale mocnych rycerzy. Rycerzy, którzy się na zakon krzyżacki wybierają. Oto rycerz Cibor, najstarszy i najbardziej doświadczony z rycerzy Zawiszy. Człowiek, który od lat walczy i miecze z innymi krzyżuje. Oto też najmłodszy z rycerzy, który dopiero pierwsze szlify rycerskie zdobywać będzie w tej oto wojnie. Siemowit z Niemodlina oraz ojciec jego, który go do fachu rycerskiego wprowadzał. I dumny jest Piotr z Niemodlina. I na koniec rycerz Michał Herbus Sulima. Twardy, młody, przyszły zdobywca pojedynku.
Także oto trzech rycerzy mazowieckich stanie przeciw czterech rycerzom, których Zawisza przywiódł, ale jako że najstarszy oto rycerz tutaj, najbardziej doświadczony szczytor, walczyć nie będzie. Bo książę za swoją łaskawość do kolejnej rundy od razu poprosił, żeby przeszedł. A na początek niech w szranki staną ci, którzy najmłodsi są. A potem zobaczycie tych, którzy już na niejednym polu turniejowym szlify zdobywali. Walka będzie się odbywać na punkty. Będą trzy starcia. Dlatego też sędziów poprosimy, którzy walki sędziować będą. Z jednej strony więc Jasiek Sierpca, z drugiej zaś Siemowit z Niemodlina. Rycerze teraz przygotują się do walki. Damy im chwilę na przygotowanie się ubrania. Zacny marszałku, mości panie, nim rycerze do boju staną, wszak chrześcijańskim jest obyczajem, skoro mamy na podorędziu osobę duchowną, by błogosławieństwa walczącym udzieliła na wypadek nieszczęścia, jakiego dożył panie. Księżna Aleksandra w ten zawalowany sposób chciała zdezynfekować przybyłych rycerzy, żeby, broń Panie Boże, rycerze mazowieccy nie zarazili się jakąś zarazą z południa przywleczoną. Ale jako że polityczna była i wielkie doświadczenie miała, potrafiła przepięknie swoje argumenty przełożyć na słowa. Dlatego teraz przed walką, przed każdą, mnich okazi rycerzy, głównie zwracając uwagę, żeby to rycerze małopolscy dobrze zdezynfekowani zostali. Wy, przybysze z ziem okalających nasze piękne miasto, oto wiedzieć musicie, że popularnym było w średniowieczu, aby na chwałę i z okazji ważnej, tak politycznie, jak i osobiście, dla najmożniejszych mieszkańców danej ziemi, aby czynić turnieje. Turnieje, chociaż nie była to jedyna okazja do świętowania. Bardzo wielu możnych tak oto spędzało swój wolny czas, że spędzało go lub na polowaniach, lub na ćwiczeniach. Czasem też brali udział w tańcach. W wieku 15 było już to szalenie popularne, ale też pamiętać należy, że rok 1414, do którego odnosimy się, wspominając przyjazd Zawiszy do Sochaczewa, to rok szczególny. 4 lata po bitwie pod Grunwaldem. Wielkiej wiktorii, ogromnego zwycięstwa, które jednak zostało politycznie niewykorzystane w pełni. Po 4 latach zakon zdołał odbudować swoje siły. Tutaj też pamiętać należy, że po wygranej bitwie pod Grunwaldem miał miejsce wielki wyścig. Wyścig na Malborski Zamek. Król Władysław doskonale wiedział, że ten, kto pierwszy do Malborka przybędzie, czy on, czy też armia, która w popłochu czmychnęła z Grunwaldzkiego pola, ten zajmie najlepszą pozycję i przejmie największy warowny zamek ceglany epoki średniowiecza. Ten jednak chciał, że to wojska krzyżackie, mocno osłabione i ogromnie przeszkolone, dotarły pierwsze do warowni, zamknęły bramy, a jeden z nielicznych ocalałych konturów właśnie kontur kontrałem, zajął się obroną zamku. Tutaj też ważne jest, by przypomnieć, że w roku 1410 Malbork zdobyty nie został, chociaż król Władysław odniósł zwycięstwo.
zaprawdzi się pewnie jak to możliwe. No, drodzy moi mieszkanie, kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o... Hajs. Pieniądze, tak, tak, widzę, że jednak znacie prawidła tego świata, więc rozumiecie doskonale, że kto nie posmaruje, ten nie jedzie. Jest to stara prawda nie tylko w konstrukcji drewnianych wozów, ale również w wielkiej polityce. Taki było wtedy. Krzyżacy dostali wyjątkowo korzystne i hojne warunki. Poddali zamek, chociaż faktem jest, że król nie wjechał tam w wiktorii, w glorii zwycięstwa, aczkolwiek nie chce tworzyć przyjemności własnej.